Cześć. Tak jak Darek powiedział, będę mówił o tym, jak Golden Line przeniósł się na Symphony. Ja nazywam się Sebastian Grodzicki, jestem obecnie szefem IT w Golden Line. I w kontekście tej prezentacji pewnie mogę się pochwalić certyfikatem Symphony. Żeby wam trochę nakreślić naszą sytuację, to przeniesiemy się trochę w czasie. Niestety to nie będzie chronologiczne, tylko będą to jakieś urywki, jak nie będzie to pełna historia. Więc pewnego dnia nasz były CEO, czyli nie występujący w piątek Karol Kraczykowski, ale Mariusz Królewski, przechodził sobie obok takiego słupa, chodzi o ten tutaj, i zobaczył tam jakąś ofertę pracy. I stwierdził, że fajnie on ją zobaczył, ale pewnie wszystkie osoby, które mogłyby pracować na tym stanowisku, jej nie zobaczyły. No i wtedy wpadł na genialny pomysł, który się utrzymał do dzisiaj, czyli że oferty pracy można publikować w internecie. No i to jest jakby idea Golden Eye, tak? Ale jak wiemy, żeby zrobić taką aplikację, trzeba ją napisać. To było latem 2005 roku, kiedy jeszcze no nie było tych frameworków, o których sobie dzisiaj mówimy, czyli nie było Zenda, nie było oczywiście Symfony, ani nawet Jedink wtedy jeszcze. No ogólnie w PHP, czy w ogóle nawet w innych frameworkach po prostu nie było jakichś takich super narzędzi, żeby zrobić taką fajną aplikację. I oto wtedy powstał oczywiście autorski framework, on się nazywa Xplot. Skąd nazwa, akurat tego nie wiem. Posłużyłem się tutaj marką Sony, która też ma, czy miała odtwarzacze o tej nazwie. Mam nadzieję, że mnie nie pozwą, bo nie mamy logotypu na to, tak? To nigdy jak nie zostało upublicznione, to był nasz zamknięty autorski framework, który nigdy nie zobaczył nikt poza pracownikami Golden Line i firm Siostrzan. Dopiero dwa lata później, więc też możecie sobie zobaczyć, jak to było szyte na miarę, że tak powiem, powstał SVN, czyli wcześniej to było dzielenie się plikami mailami, wysyłanie na FTP-a, edycja na FTP-ie, wszystko na live, no po prostu startup, nie? Razem ze SVN-em mieliśmy fajne przygody. Pewnie osoby, które korzystały, albo może do tej pory korzystają, będą wiedzieli, o czym mówię. Mieliśmy dużo konfliktów i nawet przy jakichś większych projektach powstało takie oddzielne stanowisko. To był oddzielny komputer nie należący do nikogo i na tym komputerze rozwiązywało się konflikty. Czyli osoba, która edytowała dany plik, albo ewentualnie wielu trzy osoby siadały i musiały to zrobić, rozwiązały ten jeden konflikt, przychodziła kolejna osoba i rozwiązywała dalsze. To było bardzo fajne. Więc kiedyś powiedzieliśmy sobie, że już chyba czas przesiąść się na coś innego. Jeszcze dodam, że fajne było też branchowanie, ponieważ bardzo niechętnie to robiliśmy, więc dużo robiliśmy na masterze, znaczy na pranku wtedy, ponieważ checkoutowanie się zajmowało jakieś pół godziny. ASVN był lokalny, więc mieliśmy pełny Ethernet, ale przez to, że wszystkie na przykład pliki graficzne odnośnie reklam i tak dalej lądowały też w repozytorium, to tak pół godziny trzeba było czekać, żeby branche sobie checkoutować. Więc wchodząc w jakikolwiek projekt, można było śmiało iść na obiad. Ale pewnego dnia, tak, w 2013 roku, powiedzieliśmy sobie dość, bo wtedy był Git, znaczy był już dużo wcześniej, ale wtedy powiedzieliśmy, że on jest chyba fajniejszy. I przenieśliśmy się na, powiedzieliśmy, że to jest ostatni commit, akurat tutaj kolegi, i mówimy, dobra, przechodzimy na Gita. Przyszliśmy, jest takie narzędzie SVN2Git, które nas przyniosło. Mogliśmy oczywiście po prostu wziąć wszystkie pliki i je wrzucić do repozytorium, aczkolwiek chcieliśmy zachować całą historię, żeby cały czas jeszcze ten kodbase jest dość duży, chcieliśmy cały czas wiedzieć, kto robi dane zmiany, więc ewentualnie jak mam jakiś problem, to wiem, do kogo się w czym zgłosić. Więc udało nam się. To ten proces nie był tak z dnia na dzień, w sensie najpierw robiliśmy sobie tą zmianę, w sensie mieliśmy już równolegle SVN-a i Gita i sukcesywnie te komity były jeszcze domerdżowane, ale kiedyś w jakiś piątkowy wieczór powiedzieliśmy, to jest ten dzień, jak przyjdziecie w poniedziałek, to SVN nie będzie działał. I to się udało. Ale zbliżając się do tematu prezentacji, mieliśmy ten nasz autorski framework. Wszystkie biblioteki, które używaliśmy, PHP Mailera, Smarty,
Excelowskie jakieś pliki. No różne wszystkie biblioteki, one były w repozytorium, dlatego one były takie duże. Nie tylko ze względu na pliki graficzne, to nawet filmy były, ale tak, serio. Ale też wszystkie zewnętrzne biblioteki też były w naszym repozytorium. Więc już nie pamiętam kiedy dokładnie, ale pojawił się kompozer i bardzo szybko stwierdziliśmy, o kurczę, fajne. Szybciej będziemy mogli szczekotować się i w ogóle będziemy mogli jakoś tym zarządzać, więc zaczęliśmy go używać. I wszystkie nowe rzeczy już zaczęliśmy wkładać właśnie, nasze przez kompozera zaciągaliśmy. I wtedy tak naprawdę zaczęło się też to, że stwierdziliśmy, jakby początkiem tu w 2012 roku było wstrzyknięcie sobie Symphony Console, o którym właśnie Michał dzisiaj rano mówił, że to jest jeden z najfajniejszych komponentów i faktycznie wtedy nam był potrzebny. I akurat Findera jeszcze wtedy użyliśmy. Więc to były dwie pierwsze biblioteki, które sobie użyliśmy, które wykorzystywaliśmy w obecnym framework. Później dochodziło tego więcej, było Dependency Injection, są konfigi, translacje, YAML i tak dalej, to wszystko mamy jeszcze w naszym starym frameworku, ale w pewnym momencie chcieliśmy na przykład request i response i to już wymagało strasznej dużej zmiany i wtedy stwierdziliśmy, że nie będziemy tak szybko wszystko przerabiać, co do tej pory mamy, bo to niestety wiązało się z tym, że serwis się wypalał albo nie wiedzieliśmy, jak to zrobić. Więc stwierdziliśmy i mieliśmy bardzo taką dużą ochotę, chcielibyśmy w sumie doprowadzić do sytuacji, że to będzie tak ładnie jak w Symfony. No i mogliśmy do tego dojść etapami, ale mogliśmy też stwierdzić, że zrobimy po prostu nowy projekt. Ale oczywiście nie powiedzieliśmy sobie, znaczy chcielibyśmy i pewnie każdy tak chce wyrzucić sobie cały codebase i teraz 2 lata poświęcić, a przepiszmy Goldena. Niestety nikt nam na to nie dał pieniędzy, więc tego nie zrobiliśmy. I to jest chyba, to była dobra decyzja, aczkolwiek i tak wzięliśmy sobie, postawiliśmy oddzielną aplikację od zera. Taki pusty framework, który zresztą w piątek na warsztatach stawiałem. Coś takiego sobie postawiliśmy. I teraz jeszcze chwila, dlaczego Symfony? To są oficjalne 6 powodów, które Symfony reklamuje, dlaczego warto z niej skorzystać. Pierwszy z góry, po lewej, reputacja. Tutaj pewnie nie trzeba jakoś to specjalnie jakby udowadniać. Ilość prelekcji podczas PHP programu chyba też mówi o tym, że to faktycznie się dzieje. Drugi, dla nas bardzo istotny akurat powód, permanence, to jest to, że za tym stoi firma. I to duża firma, bo Sensu Labs to jest no chyba setki już pracowników, oni mają też zresztą biura w krajach i mają sporo kasy. Więc jest też firma, która za tym stoi. Jedynym takim drugim alternatywą jest Zend, który też jakby wspiera jakiś framework. Pozostałe są bardzo open source'owe, nie ma jakiegoś takiego brandu, który na pewno może sobie pozwolić na zatrudnienie kogoś jeszcze jakkolwiek, nie ma na to kasy. Z tym permanence wiąże się też to, że Symfony wydaje LTS-y, czyli jakby na przykład obecnie przez 3 lata czy 5 będzie wspierało dane rozwiązanie jeszcze w przyszłości, więc to jest też mega ważne, że nie trzeba co chwila robić jakiś upgrade. Trzeci, referencje, to, że ktoś w ogóle używa, tak? Jest to na przykład Yahoo, jest to PHPBB, czyli popularne forum. Jest to też Drupal, korzysta z komponentów. Może nie jest to super reklama, ale ktoś jednak chce korzystać. W kontekście innowacji, to też było dla nas ważne, ale nie w takim kontekście, że oni wszystko wymyślili na nowo. Tylko to jest właśnie ten kontekst, że to, co można było wziąć najlepsze z innych frameworków, i oni tego nie ukrywają. Dużo jest zaciągnięte z Rabiego, z Zenda, z wszystkich innych frameworków, które są dostępne, czy na przykład DI to jest Java, tak? Jakby nie wymyślają koło na nowo, tylko jakby dobrze wybrali sobie te rzeczy, które się sprawdzają. No plus jakby mają kilka własnych innowacji. Niezwykle dla nas ważne i to jakby był największy ból chyba autorskiego frameworku, to jeśli przychodziła do nas nowa osoba, to wiadomo, że ona tego frameworka nie zna. No bo pusto. Więc zawsze trzeba było ją wdrożyć, wytłumaczyć, dlaczego tak zrobiliśmy, dlaczego to jest tak zhakowane i dlaczego to jest takie brzydkie, więc to zwykle bardzo długo trwało. Więc to, że teraz przechodzący deweloper już ma doświadczenie z frameworkiem, na którym my pracujemy, to był mega, mega plus dla nas. I to, że można, oczywiście nie ograniczamy pytań do kolegów z pracy, ale można sobie też wpisać jakiś problem w Google i go znaleźć. Dla Xplode oczywiście to nie działa. Nic nie znajdziemy. I ostatni, to już trochę wspominałem jakby, że Symfony bierze sprawdzone rozwiązania. Oni też nie mówią, że wszystko, co my robimy, jest tylko najlepsze, więc biorą gotowe rzeczy typu PHP Unit, Doctrine i tak dalej, więc rozwiązania, które istnieją na rynku, to oni adaptują po prostu wybierając najlepsze.
Więc te sześć powodów jak najbardziej się nas rodzi. I tak prawie dokładnie dwa lata temu powstał ten pierwszy projekt, pusty. I on z założenia nie miał jeszcze niczego robić. Jeszcze przy okazji powiem, bo jakby na to jakby się nałożyło kilka rzeczy, które się wtedy działy, tak? Nie było tylko, że sobie wymyśliliśmy Symfony. Przez to, że przenosiliśmy nasz legacy aplikację, to też poszliśmy w Gita i na przykład zaczęliśmy iść w GitFlow. W opisie prezentacji mówiłem, że powiem o kilku błędach, więc to jest też jeden z nich. Może nie jest, w sensie wciąż mamy jakiś workflow, aczkolwiek GitFlow nam się nie sprawdził. I tutaj krótko, GitFlow na przykład zakłada, że jest branch develop i master i wszystkie zmiany z mastera znaczy muszą przechodzić przez developa. U nas ten branch był bardzo martwy, bo nikt tego nie robił, od razu wrzucaliśmy zmiany na mastera z branży. Nawet mieliśmy później komendę, która ściągała te zmiany z powrotem do developa, żeby być zgodnie z tą filozofią. Tym bardziej nie pasuje nam wersjonowanie, ponieważ nasza aplikacja to jest strona www, więc ona jakby, to nie jest, aktualnie jest wersja 2, jutro będzie 3, znaczy za miesiąc będzie 3 i tak dalej. My robimy kilkanaście deploy dzień, więc tylko jak coś mamy do wrzucenia, chodzi na produkcję, więc już pewnie byśmy byli przy wersji, nie wiem, któryś tam tysięcznej, więc to było bez sensu i tego nigdy nie używaliśmy, więc też mówiliśmy, że to no, do nas nie pasuje. Więc mamy trochę prostszy model, to jest feature branch workflow. Mamy masterowy branch, który oczywiście on jest na produkcji, plus później robimy feature branchy, które wychodzą z tego mastera i później do niego wracają, jak są skończone, tak? Więc taki uproszczony jakby flow. Ale wracając do Symfony, czyli to, jak sobie to wyobrażaliśmy. Więc stwierdziliśmy, to jest jakikolwiek użytkownik, tak, to jest nie, ale chcieliśmy zrobić coś takiego, że taki pierwszy proof of concept, tak, żeby prezesowi, wszystkim innym firmie, którzy nie wiedzieli w ogóle, co my chcemy zrobić, udowodnić, że to zadziała, tak, że nie będziemy teraz dwa lata siedzieć nad czymś, co później będziemy musieli wyrzucić do kosza, więc bardzo szybko musieliśmy udowodnić, że to jest dobry kierunek. I to, co chcieliśmy zrobić, to puścić cały ruch przez Symfony bez żadnych zmian. Więc to, że nic się nie zmieni, to była ta zmiana. I wyglądało to na tej zasadzie, że zrobiliśmy sobie integrację, u nas to się nazywa Legacy Bundle, które spina naszą aplikację pod spodem, a Symfony ją na górze obsługuje, czyli wszystkie requesty lecą do Symfony i ona pod spodem przekazuje wszystko dalej. Może się zdawać to trywialne, aczkolwiek przez to, że te frameworki jednak trochę inaczej działają, chociażby ten pod spodem operował na super globalnych tablicach, Symfony do końca jakoś to inaczej trochę ogrywa, ale udało się to zrobić. Między innymi takim podstawową rzeczą to było implementacja routingu, czyli na przykład mieliśmy, to jest akurat, to jest legacy, czyli mieliśmy routing zdefiniowany w ten sposób, czyli na przykład adres z przypomnieniem hasła miał trafić do starej aplikacji, więc on był zamieniany z tej tablicy PHP-owej przez specjalną funkcję dorzucane do routingu symfoniowego, czyli to nie było tylko, w sensie Symfony wiedziało o wszystkich routach, które są w legacy. Tu szczęście w nieszczęściu, że właśnie zrobiliśmy to w legacy na tablicy i nie było jakiegoś większego problemu, żeby to przenieść. Jakby to wyglądało inaczej, to pewnie mógłby być jakiś problem, aczkolwiek to się udało. I mogę powiedzieć, że jakby to był sukces, pierwszy sukces po chyba około miesiącu. Zrobiliśmy wrzutkę. I szczęście w nieszczęściu, udało się, to był duży plus, aczkolwiek nasze serwery zostały nagle zadyszki. Pierwszy oczywiście pomysł był taki, znaczy pomysł, usprawiedliwienie, że no, mamy dwa frameworki pod spodem, to czas generowania, to jest akurat wykres czasu generowania średniego na serwisie, wzrósł dwukrotnie. No dobra, no dwa frameworki, to dwa razy ten sam czas generowania. No nic, no pewnie tak już musi być, kupimy pewnie niedługo nowe serwery, trudno, tak? I tak, to akurat był listopad 2012 do grudnia, okres świąteczny, więc też bardzo się nikt tym nie przejmował. No i tak, przez miesiąc czasu ten czas generowania był na takim poziomie, aż w końcu dostaliśmy jakiegoś takiego olśnienia. Dlaczego to się tak dzieje? Bo to nie tylko był czas generowania, ale CPU skakało pod sufit. I to się padało, ale przez to, że chciałem się podzielić naszymi błędami, to powiem, nie mieliśmy APC. I wcześniej nas to nie bolało, bo pliki... Co? Nie mieliśmy nigdy do tej pory. Jak to przeszczało, co pokazane.
Wcześniej nas to nie bolało, ponieważ nasz framework nie jest jakiś super, nasz XPLOT, ten legacy nie jest jakiś super napisany. Tam jest raczej tendencja do dużych plików, ale jest ich bardzo mało. Więc jakby to tak bardzo serwer nie bolało, że on musiał te pliki pobierać. Ale oczywiście włączenia APC rozwiązały już nasz problem. I czas generowania spadł nie tylko do poziomu sprzed wrzutki, ale jeszcze niż, w sensie był jeszcze niżej niż na samym XPLOTie. To jest dość oczywiste teraz z perspektywy czasu, aczkolwiek wtedy dla nas to jeszcze był taki dodatkowy prezent na gwiazdę. Kolejnym krokiem, który musieliśmy zrobić, bo jakby robota na razie nie była zrobiona, bo mieliśmy tylko framework, który nic nie robił, było wchodzenie z feature'ami powoli. To było też takie założenie, bo jakby nie mogliśmy sobie pozwolić przez nasz duży codebase na przepisanie wszystkiego od A do Z nawet w rok czasu, bo pewnie byśmy nawet nie zdążyli, kosztowało to kasy. Więc chcieliśmy sukcesywnie z każdą oddzielną podstroną móc wchodzić na produkcję. I dodatkowo mamy też taki... chcieliśmy z tym wchodzić jakby najpierw tylko dla nas na przykład, później dla całej firmy, później na przykład tylko dla jakichś określonych adresów IP i tak dalej, po prostu nie naraz na wszystkich, bo się może posypać. Więc stwierdziliśmy sobie, że chcemy to na początku opierać na rolach i ja na przykład mając rolę dewelopera, chciałbym zobaczyć co innego, to nie wiem czy widzicie te kolory. Tutaj ten kolor się zatrzymuje na Symfony, a ten przechodzi dalej. Więc takie miała być zasada działania, że jeśli ja wchodzę, to ja trafiam na coś nowego, a inny użytkownik, czyli na przykład Barack Obama, który oczywiście nie ma nas konta, ale mógłby wejść na stare, bo nie chcieliśmy sobie psuć SEO, my bardzo jakby tego pilnujemy, więc te adresy też się nie mogły zmienić. I zrobiliśmy do tego taką specjalną adnotację, legacy if role not, i tam podajemy rolę, która ma być sprawdzana w tym kontrolerze i działa to na tej zasadzie, że jeśli ktoś chce wejść na daną akcję, sprawdzamy jego rolę, jeśli jest taka adnotacja, to go nie wpuszczamy, przekierujemy go do legacy. Czyli on tu nie wejdzie, tylko zostanie mu to samo odpalone, tylko w starym kodzie. No i często po prostu tam była starsza wersja tego mechanizmu, który chcieliśmy de facto przepisać. Sama zmiana w ogóle, dlaczego zaczęliśmy się zastanawiać nad zmianą frameworku i tak dalej, nie była tylko podyktowana tym, że nagle mówiliśmy, kurczę, dzisiaj koniec, zrzucamy to i robimy to w Symfony, tylko była też powiązana z tym, że zaczęliśmy wchodzić z nowym layoutem. No i nasz dział frontendowy, dwie, trzy osoby, powiedziały, że chciałyby używać Bootstrapa, Lessy i w ogóle cuda i wianki. No i możemy to zrobić po staremu, ale kurczę, gdzie to wpiąć, to w ogóle nie działa i te smarty to też są jakieś takie straszne. No i mówiliśmy, dobra, to teraz wszystko, co będziemy robić nowe, będzie w nowym kodzie, a stare, brzydkie robimy w starym. I do tej pory to tak działa. Jeśli na przykład robimy code review i widzimy, że to jest stary kod, a dobra. I tak się to wrzucimy, nie coś stało. Dobra. A wszystko w nowym miało być nowym. Z tym, że pojawi się jeden problem, ponieważ Bootstrap, jako taki, który wtedy wpinaliśmy, nie działał dobrze na IE6. My IE6 już oficjalnie wtedy nie wspieraliśmy, bo mam ten komfort, że wspieramy tylko aktualną i poprzednią wersję każdej przeglądarki, więc wtedy IE6 też już nie było taką wersją, aczkolwiek jest kilka osób, które wciąż z tego korzysta i o ile jak komuś nie działa jakiś JavaScript, czy trochę inaczej się wyświetla, to można mu powiedzieć, no sorry, masz taką przeglądarkę, to w Bootstrapie w ogóle ta strona się rozsypywała na kilka ekranów, więc to... Ale nie chcieliśmy z kolei się tym zajmować, więc wymyśliliśmy sobie coś takiego, że mówimy IE nie, ale jednocześnie jesteśmy w stanie kierować ruch dla stron, które tylko przepisujemy na nowo, czyli mamy funkcjonalność i w starym, i w nowym kodzie, to jeśli ktoś ma starszą przeglądarkę, to akurat logo jest mylące, bo to jest logo nowego IE, ale to miało być logo szóstki, że taki request kogoś z IE6 też trafi do legacy. Czyli na przykład pierwszą rzeczą, którą przepisywaliśmy, to była strona główna po zalogowaniu, czyli ten taki feed. I osoby, które miały IE6, trafiały na starego feeda, a osoby, które miały nowsze przeglądarki, trafiły do nowego kodu, który był ładniejszy, ze względu, zarówno jakby z perspektywy graficznej, jak również kodzikowej, ponieważ był napisany Symfony Way. Jak to zrobiliśmy? Podobnie jak poprzednio. Czyli dodawaliśmy adnotację legacy w old browser i ona wykrywała przeglądarki, które nie były przez nas wspierane.
i kierowała je podobnie do starego konia. Jedną z rzeczy, które też nam pozwalało sukcesywnie wchodzić z konkretnymi funkcjonalnościami po nowemu, bo założenie też było takie, że wszystko, co od dzisiaj, od tego dnia w 2012 robimy, robimy w nowym kodzie, bo nie chcemy dalej tego długu technicznego pogłębiać, chcemy cały czas robić nowe rzeczy, więc jak tylko trzeba było zrobić jakąś małą zmianę, no na przykład dodajmy jakieś pole na formularzu, no ale to jest w starym kodzie, no to trzeba przepisać, więc przepisujemy ten formularz. Ale żeby nie przypisywać, jak czasami to jest tylko dodanie czegoś, zmiana widoku, to żeby nie robić widoku i logiki, to jeśli tylko był do zmiany widok, to mogliśmy to zrobić w ten sposób, że jeśli ktoś trafiał na widok getem, czyli na dostać jakiś formularz, on został przez nas przepisany i zajęło nam to pewnie pół dnia, a logika trafiała dalej do legacy, czyli posty były zgodne z tym schematem, który był w legacy i nie trzeba było go przepisywać ani zmieniać. I tutaj po prostu na routingach dawaliśmy dodatkowe kryterium, czyli mówiliśmy dokładnie, że dana metoda, znaczy dana akcja ma być tylko obsługiwana getem i wtedy aplikacja już wiedziała, że jeśli przyjdą posty, to Symfony niestety kieruje go dalej. Więc w ten sposób też się udało dużo projektów, jakby dużo zmian nanieść, a nie przygotowując jakby całość. Jeszcze będąc w temacie formularzy, pojawi się jednak jeden problem, ponieważ jest Symfony domyślnie we wszystkich formularzach, to jest bardzo dobrze, dodaje CSRF, czyli taki token, on jest unikalny na formularza i dla sesji użytkownika, zresztą jest użyty jeszcze klucz, który jakby nikt nie zna poza frameworkiem, który podpisuje, że tak, faktycznie ten formularz pochodzi z naszego serwisu, żeby nie można było robić ataków JavaScriptowych czy nawet z innych stron po prostu formularzy, które coś u nas robią. Czyli na przykład kasujący konto użytkownika. Akurat to trzeba jeszcze podpowiadać hasłem, ale jest kilka takich rzeczy, które trzeba tylko kliknąć, czy nawet są getowe i ktoś by mógł nas oszukać. Więc oczywiście te tokeny nasze stare i te symfoniowe nie współgrały ze sobą, ponieważ nie zmienialiśmy systemu tego symfoniowego, zostawiliśmy ten, który jest, a w Legacy mieliśmy trochę taki po prostu inny string, on był inaczej formatowany, tam był user ID, jakiś podpis i tak dalej, więc trochę inaczej to działało. Ale przez to, że Symfony jest dość otwarty na zmiany, stworzyliśmy sobie właśnie nasz providera, takiego customowego, który był zgodny z tym, który mieliśmy w starym kodzie. I on, tak jak mówiłem, on miał jakiś tam czas wygasania, ID użytkownika i jakiś podpis tego. I w każdym formularzu, który chcieliśmy później walidować, po prostu trzeba było nadpisać domyślny provider CSRF-u i to działało. Więc wtedy te formularze mogły działać w ten sposób, który pokazywałem wcześniej. Kolejną rzeczą, która do tej pory oszczędza nam trochę czasu, to jest użycie całej logiki, która siedzi gdzieś w starym kodzie, w nowym, ale żeby, no bo czasami nie jest to tylko dany request, że możemy właśnie całego posta przekazać, tylko jest na przykład zapraszanie kogoś do kontaktu i to jest dodanie wpisu do zaproszenia, wysłanie mu maila i milion innych rzeczy. No i żeby tylko zrobić nowy guzik, no trzeba by teraz to wszystko przepisać. No i to było trochę, to by było trochę, jakby duży narzut by był na to. Więc stwierdziliśmy, że wykorzystamy sobie nasze wewnętrzne API, takie, które nawet przez to, że to są PHP jedno i drugie, to wszystko się dzieje w tym samym procesie. W sensie nie musimy odpalać faktycznie się po HTTP, tylko robimy to wewnątrz. Możemy sobie wystawiać jakby endpointy ze starego kodu i używać ich w nowym. To nie jest idealne, w sensie nie jesteśmy z tego super dumni, ułatwia nam to mocno pracę, aczkolwiek ciężko to też przetestować, ale robi co swoją robotę. Staramy się od tego odchodzić, w sensie jeśli jest taka możliwość, to jednak przepisujemy tę funkcjonalność, jak już inwestując, zmniejszając ten dług techniczny, który mieliśmy, aczkolwiek czasami, szczególnie jak jest jakiś deadline albo mechanizm jest naprawdę mocno rozbudowany, czyli na przykład w powiadomieniach o zaproszeniu mamy też apkę mobilną, która jeszcze kontaktuje się z Apple'em i wysyła push notyfikacje, więc przypisywanie tego wszystkiego tylko robiąc jakiś przycisk jest naprawdę dużym narzutem, więc wtedy decydujemy się na takie kroki. Jeśli nie jest to projekt na miesiąc czasu, tylko raczej w kwestii dnia, to nie idziemy w to rozwiązanie. Tutaj jeszcze na szybko wrzuciłem kolejny slajd, bo pojawiały się pytania na prezentacji Karola, że zauważyliście, że używamy Propela. Tak, używamy Propela i już tłumaczę dlaczego, bo pewnie pytanie i tak się pojawi za 10 minut.
użyliśmy Propela, tak naprawdę były dwie opcje, tak? Propel albo Doctyl, więc poszliśmy w Propela przede wszystkim z jednego powodu. Propel bardzo ułatwia wsteczne, to jest reverse engineering, czyli zaciąganie schematów, które już istnieją, i te schematy często nie były ładne. Tak, było to zduplikowane kolumny, jakieś takie dziwne, porozrzucane pola, niespójne, nieużywane i w ogóle, więc jeśli chcieliśmy przenosić jakąś starą logikę do nowego kodu, to też chcieliśmy użyć tabel, które już istnieją, szczególnie, że użytkownicy wciąż mieli stary widok, więc też nie można było jakby wyłączyć tamtego, więc nie mogliśmy z tego rezygnować, ani nie mogliśmy też zmieniać struktury, bo było to za dużo pracy. Dlatego zdecydowaliśmy się na Propela i do tej pory go mocno używamy. Mamy też Doctyl, bo no, chociażby zewnętrzne bundle bardziej go lubią, jakoś to wsparcie jest mocniejsze, więc nie jest też tak, że nie możemy go używać, aczkolwiek pewnie no, znaczna większość jest napisana w Propelu, aczkolwiek doktryna też mamy, ale w mniejszym stopniu. Minusem pewnie tego Propela i trochę żałujemy tego, znaczy to co nas boli w Propelu, to oczywiście jest, że to jest taki typowy active record i nasze modele przez to no, są stricte powiązane z bazą danych, tak? Nie są tylko takie modelowe, tylko są ten, ale to jest pewnie coś, co jeszcze będziemy poprawiali. Varnish, poza tym, co mówił Mariusz, chyba jeszcze kilka innych osób, tak, jest świetnym narzędziem, ale nam pomógł jeszcze w dość specyficzny sposób. Jest to wprowadzony standard Akamai, nazywa się ESI, Edge Side Include, i wykorzystaliśmy go dość, mam wrażenie, sprytnie, ponieważ dzieląc sobie kawałki kodu na bloki, tak jak tutaj na cztery bloki, możemy głównego HTML-a serwować z nowego kodu, czy odwrotnie, to nie ma znaczenia, i poszczególne bloki. ESI działa na tej zasadzie, że dostajecie HTML-a i w pewnym momencie macie coś takiego, takiego include'a jak w PHP, czyli jest taki specjalny blok ESI, w HTML-u się też nazywa ESI, i wtedy Varnish, jak dostaje taki blok, on wie, że jeszcze musi zrobić kolejny request, czyli de facto tu dostaje jednego HTML-a, cztery takie wszczynięte tagi i on po te cztery tagi jeszcze raz uderza do serwera, czyli de facto tu jest na przykład 5 requestów do serwera. Tak mniej więcej w skrócie to wygląda. To do czego nam się to przydało, to jest fakt, że w ten sposób możemy sobie wygenerować HTML-a i powiedzieć, że dany blok, na przykład top, idzie z nowego kodu, pomimo że cały HTML został wygenerowany z legacy. I możemy sobie w ten sposób dane funkcjonalności podzielić. Każdy blok to jest oddzielny kontroler z własnym widokiem, ale możemy wtedy mieszać stary i nowy kod, bo to jest jeszcze kolejny request i każdy wie, czy uderza do starego czy nowego kodu, po prostu tak samo jak wcześniej na podstawie routingu. I tam te wszystkie opcje działają, czyli to sprawdzanie roli i sprawdzanie różnych rzeczy, więc tam też jeszcze może być dodatkowa logika, ale to też była mega oszczędność. Więc to też było, jakby pozwalało nam szybko wdrażać nowe funkcjonalności, ewentualnie przepisywać całe bloki. Na przykład też w tym kontekście, że robiliśmy logikę nową, na przykład tutaj ofert pracy po prawej stronie, ponieważ nagle bazowała na, dajmy na to, na jakichś mądrych mechanizmach, i mogliśmy nawet zrobić tak, że jeśli legacy potrzebuje tego bloku, to tylko go inaczej renderujemy w starym formacie jakimś HTML-a, czyli dostaje inny widok, ale logika jest ta sama, a nowy dostaje nową logikę, tylko CSS mówią, jak to wygląda. W kodzie wygląda to dość banalnie, ponieważ jest specjalny tag render SE. Jego w każdej chwili można zamienić na render controller, wtedy dojdzie wewnątrz requestu, czy render include i wtedy dojdzie Ajaxem, więc to też bardzo, bardzo często wykorzystujemy i sobie możemy przeskakiwać między formą załadowania tego include'a, czyli to takie Ajaxowe wykorzystujemy tylko w jednym miejscu na feedzie. Nie wiem, czy widzieliście, jeśli wchodzicie na stronę główną, to za chwilę się doładuje, po prostu ten user experience jest wtedy trochę lepszy. I teraz cała rodzina zewnętrznych usług, i tutaj to jest też bardzo ważne, ponieważ w ten sposób mamy usługi, które są niezależne, jakby one nie są, tak, Memcache nie jest częścią naszej aplikacji, tylko jest usługą, do której Legacy pisało sobie jakieś klucze i my te klucze wciąż możemy wykorzystywać, więc mamy w Legacy handler do Memcache'a, mamy handler w nowym kodzie, czyli w symfoniowym do Memcache'a, mamy uwspólnione nazwy kluczy, ponieważ używamy Doctyl Cache'a, czyli tamte kwadratowe nawiasy, czyli oba piszą w tych samych namespace'ach, i w ten sposób na przykład jeśli wspomniane zapraszanie do kontaktów korzysta z jakichś kluczy i tej logiki nie mamy w nowym kodzie, tam się dzieją jakieś inwalidacje,
to wciąż ufamy, że te inwalidacje się dzieją i wszystko działało i możemy w nowym kodzie ten klucz pobierać, ufając mu, że jest cały czas świeży, nie musząc jakby pisać nowe funkcjonalności. Więc to też jest bardzo, bardzo, bardzo fajne. Po pierwsze, nie mamy duplikacji klucz, czyli jakby ta, nie jest to, że nagle potrzebujemy dwa razy więcej RAMu. Po drugie, inwalidacja jest przez to też bardzo prosta. Kolejną taką usługą, poza oczywiście bazą danych, tak, którą też używamy tu i tu, jest chociażby Sphinx, którego też mocno wykorzystujemy do wyszukiwania. I tutaj tak samo, jest handler w nowym i starym kodzie, mamy indeksy wspólne, więc możemy z nich korzystać tu i tu, więc jak coś tworzymy, to jak niezależnie, gdzie to będziemy wykorzystywać, to mamy jakąś wspólną logikę. I podobnie z Elasticsearchem, odpowiednik Sphinxa, używamy jednego drugiego, w zależności od potrzeb. I tutaj tak samo możemy się łączyć do starego i nowego. Akurat Elastica niedawno wprowadzaliśmy, więc to jest tylko dla przykładu, bo w starym kodzie tego nie wykorzystujemy, ale moglibyśmy. Dobra, już ostatnie serwisy. Storage? Tak. To, co sobie jeszcze zrobiliśmy, to znaczy od zawsze mieliśmy storage przez to, że mieliśmy kilka serwerów aplikacyjnych, ten storage był zewnętrzną usługą, w sensie na oddzielnych serwerach, żeby każdy aplikacyjny mógł pobierać sobie jakieś pliki, ale idąc dalej właśnie z tym, co przed chwilą mówiłem, jakby żeby i legacy, i nowy kod mogły korzystać ze wspólnego storage, czyli na przykład jeden kod zapisuje, drugi sobie może pliki odczytać, to w ogóle wynieśliśmy sobie na storage do zewnętrznej aplikacji, czyli postawiliśmy drugą aplikację, też na Symfony akurat. Ona ma bardzo proste API, bo tylko trzeba mu podać nazwę użytkownika, hasło i ma odpowiednie swoje bakiety, czyli taki własny Amazon S3. Zresztą pod spodem korzystał z Amazona i można było później, akurat zmieniliśmy go na Octawave'a, w ogóle nie przezroczyście dla aplikacji. I obie aplikacje dostały klienta PHP-owego, który też jest oddzielną aplikacją. Taki klient na GitHubie po prostu, który zaciągamy sobie kompozerem w jednej i w drugiej aplikacji i działa. Więc w jednej i drugiej aplikacji możemy sobie zapisywać pliki, je współdzielić, plus, tak jak mówiłem, de facto tam, gdzie je zapisujemy, jeszcze możemy to niezależnie zmienić. Więc to jest też bardzo fajna rzecz i akurat przechodziliśmy to. Ostatnią już usługą są webhooki. Stworzyliśmy sobie też tutaj przykładową aplikację do parsowania zwrotek z maili, czyli w Goldenie jest taka funkcjonalność, że można odpowiadać na wiadomość, którą dostajemy od jakiegoś użytkownika wprost ze skrzynki e-mail, to trafia na jakiś tam specjalny adres, jest parsowane i trafia z powrotem do nas. To znowu postawiliśmy sobie usługę, która się tym zajmuje, czyli odbiera te maile i uderza do naszej aplikacji webhookami. Tutaj znowu moglibyśmy te webhooki odbierać albo w nowym, albo w starym kodzie, ale jest też coś, co mogliśmy po prostu wydzielić obok. To bardzo fajnie działa. Tutaj też ciekawostek dodam, że używaliśmy Postmarka tutaj pokazanego, to jest usługa gotowa. Ona nie spełniała naszych oczekiwań, więc ją wymieniliśmy, nie zmieniając tutaj ani linijki kodu, ponieważ nasza API jest zgodna z tym, co tu było. Słuchaj, dwa pytania. Pierwsze takie, co w nowym kodzie wiecie, że zrobiliście nie tak? Ewentualnie co w nowym kodzie byście zrobili lepiej w stosunku do tego, co zrobiliście? Drugi, zawsze można coś zrobić lepiej, więc pytanie, czy już wiecie, że coś można było zrobić lepiej. A drugie pytanie, teraz wspomniałeś, że w ramach tego samego procesu PHP-owego robicie request do tego, do dostawki API. Jak to troszeczkę rozwinąć? Czyli tak, odpowiadając na twoje pierwsze pytanie, co zrobilibyśmy inaczej, to na pewno wspomniany Propel jest w kilku miejscach nadużywany. W sensie mamy serwisy, które bezpośrednio się odwołują do query nowego, czyli je tworzą wewnątrz serwisu, więc bardzo nam to utrudnia testy i bardzo też utrudnia na przykład sytuację. Ostatnio chcieliśmy wpiąć sobie eventy, akurat żeby Elasticsearch indeksował w każdym miejscu, kiedy na przykład jest zmiana na danym userze. I przez to, że to było w kilku miejscach, to nie dało się tego ładnie zrobić i musieliśmy wszystkich miejsc szukać. Więc to na pewno byśmy zmienili. To chyba taka największa chyba zmiana. Pewnie byśmy jeszcze pisali więcej testów. Mamy ich już całkiem sporo, aczkolwiek pewnie nie tyle, ile byśmy chcieli. Drugie pytanie było jakie? O Open API. Ogólnie już mamy trzy API, więc to tak jakby... Jedno API jest takie publiczne, w sensie API goldenline.pl. W teorii nawet wszyscy mogą z niego korzystać, aczkolwiek nie jest nigdzie promowane, więc
nikt z niej nie korzysta. Poza nami. Znaczy można, ale po co? Więc to API jest wykorzystywane obecnie w wersji aplikacji na iOS i na Windows Phone, więc na tym bazują jakby te aplikacje. Mamy nowe API, które od razu chcemy jakby, przez to, że tamto jeszcze nie zostało upublicznione, to piszemy teraz, mamy nowe API, które już wyszło do niektórych klientów, którzy chcą z czego skorzystać. I to jest też takie normalne restowe API po AOC-ie. I mamy trzecie, o którym tutaj wspominałem, i to jest takie API, które przez to, że mamy PHP tutaj i tutaj, to jest po prostu przekazanie takiego sub-requestu do aplikacji. Działa to trochę na zasadzie tak jak web test case'y symfoniowe, czyli on tworzy request oddzielny, czyli mówi na przykład daj też restowo, daj mi to i to po jakimś adresie, tylko że to trafia do wewnątrz API, autoryzacja jest trochę uproszczona, ponieważ to my mówimy, kim jesteśmy, jak nie przedstawiamy, znaczy możemy chociażby to wykorzystywać w konsolach, kiedy to nie użytkownik coś robi, tylko my w imieniu użytkownika, więc mamy trochę większe pole manewru, jeśli chodzi o zakres ubrań. Okej, ja chciałem Cię zapytać na temat sesji. Co musieliście zrobić, żeby... Znaczy, w jaki sposób ogarnęliście się na temat sesji? Czy dwie sesje, jedna dla Gacy, jedna dla Symfony 2? Nie, jest jedna sesja na szczęście. Poszliśmy z Symfony Way, czyli za specjalnie nic tam nie zmienialiśmy. Czyli jest normalna sesja symfoniowa, trzymamy ją akurat w Memcache'u. I przez to, że Symfony zawsze stoi nad starą aplikacją, to ono wie, kim jest użytkownik i mówi staremu frameworkowi wtedy, kiedy go uruchamia, kim jest użytkownik. Więc musieliśmy w legacy bandu po prostu ograć stary mechanizm i mówimy mu, kim jest użytkownik. Więc mamy jedną sesję. Okej, w jaki sposób pożądanie, które teraz Symfony jest wyalokowane do legacy code? Znaczy legacy code... Mówi się do PHP, czy jest to po prostu uruchomienie jakichś tam metod ze starego? Jest to uruchamianie metod ze starego kodu, jest to trochę, działa w sumie podobnie do tego internal API, o którym teraz mówiłem, czyli też dostaje, jakby najpierw robi swoją robotę, czyli rozpoznaje request, tam wszystkie parametry i tak dalej, i później bazując na tych parametrach, zastępuje nam front controller, który jest w starym kodzie, czyli mamy go napisanego i te parametry, które on oczekiwał, przekazujemy od Symfony do frameworku. Kiedyś nawet przez pewien moment było tak, dział akurat graficzny u nas też korzysta z kodu, ale nie chcieli mieć chyba gita, więc można było uruchamiać stary framework bez nowego. Teraz jeszcze jest wymagane, ale to są na przykład było robione ifami. Czyli było przekazywane skąd przyszedł request i skąd masz w co wziąć dane. Dajcie ten request zamiast robić ekstra żądanie. Tak, tak. Okay. Okej, skoro nie ma więcej pytań, to dzięki za uwagę.